Cześć, Turnest! Do Fortnite zawitała kolejna aktualizacja pełna nowości, a w tym filmiku zapoznam Was z najważniejszymi zmianami. Nie mogę też nie wspomnieć o sekretach wyspy, ale po kolei. Na początek rzućmy okiem na zmiany, które zaszły na polu bitwy. Do skarbca trafiły samoloty. Niestety już ich nie zobaczymy, a szkoda, bo nie były takie złe. Dodano za to aż dwie nowe bronie. Pierwszą z nich są egzotyczne podwójne pistolety z mocą Skoga Skał. Pistolety te można kupić za złoto u postaci górnika. Najczęściej widuję go na górce obok sklepowej sadyby, choć może on się pojawić również tutaj. Jego podwójne pistolety są naprawdę fajne. Dalej jest aktywna przecena na przedmioty egzotyczne, więc kosztują tylko 500 zł. Do tego obrażenia, które ta broń zadaje, są niemałe. Specjalną funkcją tego egzotyka jest efekt Skoga Skał, który nakłada się na kilka sekund co każdy strzał. Skokoskały obniżają naszą grawitację oraz dają super skok, dzięki czemu możemy szybciej dojeżdżać lub uratować się od upadku nawet z najwyższego skybase'a. Druga broń to strzelba dźwigniowa. Występuje ona w klasach od szarej do złotej i jest ona do znalezienia jak każda inna zwykła broń w skrzynkach na ziemi. W skrócie, przynajmniej moim zdaniem, to godny następca pompy. Nowa strzelba oferuje solidne i systematyczne duże obrażenia, dobrą celność i szybkostrzelność, a całą tą przyzwoitość podkreślają znakomite animacje i dźwięki. Cieszę się z tego, jak ta pompa na dzień dzisiejszy działa i na pewno będę jej używał zamiast pompy ładowanej i taktykala. Moją ulubioną zaletą jest systematyczność. Brakowało mi tego czegoś, co ma ta strzelba. W sytuacjach, gdzie zadam tylko 50 damage'a, wiem, że to tylko i wyłącznie wina mojego aima. Ze starą pompą było trochę inaczej. Potrafiła ona zadać mniej niż 30 czy 20 punktów obrażeń. Na blisko ta pompa jest najlepsza, ale nie ma potencjału na 200 punktów obrażeń w głowę. Poza tym, po długiej nieobecności, na wyspę powróciły monety punktów doświadczenia. Jak sama nazwa wskazuje, to monety, które po zebraniu dają punkty doświadczenia. Obecnie na mapie jest 10 różnych monet. A oto wszystkie ich lokacje. Nie są one jakoś specjalnie poukrywane. Mała uwaga, bardzo możliwe, że lokacje monet zmienią się w następnym tygodniu wyzwań. I tak co tydzień. Strażnicy UR po eliminacji mogą teraz dropnąć leczenie zdrowia lub osłony. W trybie areny na start każdego meczu otrzymuje się 50 zł. W ustawieniach za to pojawiła się nowa wersja opcji budowania, która weszła miesiąc temu. Najpierw ta funkcja jedynie resetowała budowlę po wyjęciu, a teraz w grze zostanie całkowicie ukryta opcja edycji budowli przed jej postawieniem, co oznacza, że nasze budowle da się edytować dopiero po postawieniu, gdy korzystamy z tej funkcji. Na Twitterze widziałem, że wiele osób chciało takiej opcji, no i proszę! W szafce za to dodano nową zakładkę, gdzie widać skiny i emotki, które trafiły do szafki na przestrzeni ostatnich 30 dni, od najnowszego do najstarszego. Na naparzance pojawiają się teraz postacie. Poza zmianami w rozgrywce, zaszła też zmiana w Koloseum. Teraz mogą tu się pojawić statki na wodzie. Zaszła jeszcze jedna bardzo ciekawa zmiana w Hydro 16, gdzie patroluje rozgardiarz. Niektórzy z was pewnie już wiedzą, że jest on wrogą postacią, która strzela od pierwszego wejrzenia. No, to się nie zmieniło, ale teraz, gdy go zlikwidujemy, pojawia się jego duch, z którym można w spokoju porozmawiać. Rozgardiarz w tym stanie daje nam znać, że jest świadomy tego, że właśnie został postrzelony i teraz jest nagle duchem, co tylko pogłębia wątek fabularny pętli i punktu zerowego. On nie umarł, tylko przeistoczył się w hologram, który już nie może brać udziału w walce. Wszystko wraca do normy w kolejnym zapętleniu. O, i gdy jest duchem, sprzedaje nową pompę. Co ciekawe, dokładnie to samo stało się z Jonesem z bunkra, który tkwi w pętli od kilkudziesięciu lat. Czy jego likwiduje starość? Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym was zaprosić do sklepu Honest. Ruszyła właśnie druga limitowana seria z kozackimi bluzami w motywie postaci mojego kanału i Holma, dlatego koniecznie tam zajrzyjcie. Adres sklepu to sklephonest.pl. Dzięki. Dalej, przechodzimy teraz do tematu sekretnego skina tego sezonu. Wraz z tą aktualizacją odkryto, kto będzie postacią, która skrywała się pod znakiem zapytania w zakładce karnetu bojowego. Okazało się, że to będzie Predator. Na wyspie już od startu sezonu skrywały się podpowiedzi związane z tą właśnie postacią w tajnej twierdzy. Dzisiaj można tu nawet znaleźć jego kapsułę. Te klikanie to odgłosy samego Predatora. Więc tak, Predatora w grze jeszcze nie ma, ale w menu można wyczytać, że będzie on dostępny już w następnym tygodniu. I wygląda na to, że do wykonania będzie kilka prostych wyzwań. Już są dostępne trzy. Pierwsze wyzwanie wysyła nas w odwiedziny jego kapsuły, która jest tutaj.
drugi rozkazuje nam porozmawiać z panem Burgerkiem od Trutką i Manekinem, wystarczy do nich zagadać. A trzecie rozkazuje nam zebrać apteczki. Proste! Aby odblokować skina Predatora i jego cały zestaw, trzeba posiadać karnet bojowy i wykonać jego wyzwania. Następne wyzwania pojawiły się o 15 w środę, za tydzień. Jedną z nadchodzących nagród będzie taki oto sprzęt na plecy. Predator zawita również jako boss na wyspie w tajnej twierdzy, co wiemy dzięki wyciekom. Boss jak to boss? Będzie miał jakąś ciekawą mityczną broń, jednak jeszcze jej nie znamy. Może będzie posiadał jakiś specjalny gadżet, dzięki któremu będzie się dało częściowo zakamuflować, tak jak w filmach. Do tego dzięki wyciekom wiemy, że Predator będzie miał dwa style, jeden z maską, drugi bez. Wycieki zdradziły nam również, że poza portalem dla Predatora pojawi się jeszcze jeden obok kurzących kominów dla jakiejś ukrytej postaci żeńskiej. Krążą plotki, że to może być Lara Croft, z uwagi na to, że przy okazji w tym roku wypada 25-lecie od wyjścia pierwszej gry Tomb Raider. A do tego na oficjalnym Twitterze tej serii gier pojawił się taki oto post, dzień przed aktualizacją. Oczywiście mogę się mylić, nie wiemy jeszcze co to za postać. Ja szczerze mówiąc w to wątpię, ale tak czy siak chciałem o tym wspomnieć. Inną przyszłą możliwością jest Terminator, z uwagi na to, że nowa strzelba to dokładnie ten sam model broni, której używał Terminator T-800. Podobna sytuacja miała miejsce w 9 sezonie rozdziału pierwszego, kiedy to do gry weszły aż dwie broni z okazji wejścia Johna Wicka do sklepu i premiery nowego filmu, gdzie były te właśnie bronie. Dalej w temacie skinów, to w plikach gry pojawiły się wzmianki o pakiecie startowym nowej generacji, z którym związane są te oto skiny. Byłby to pakiet skinów do kupienia za prawdziwe pieniądze, tak samo jak na przykład zwykły pakiet startowy. Jednak, co ciekawe, ten pakiet prawdopodobnie będzie dostępny tylko i wyłącznie na konsolach nowej generacji, a przynajmniej na to wskazuje nazwa. Dajcie znać, czy macie dostęp do konsoli nowej generacji. Ten pakiet wygląda nieźle, ale będzie niestety tylko dla niektórych. Drugim nowym pakietem jest zestaw TES. Ten pakiet jednak powinien pojawić się u każdego zachodolce. Nie znamy dokładnej ceny ani daty wyjścia, ale wiemy, że taki pakiecik istnieje. Możliwe, że wyjdzie ono na event walentynkowy. Chodzi mi o te wzorki na zestawie. Co roku w Fortnite coś dzieje się na walentynki, więc to by się zgadzało. Do sklepu za fodolce powinien również trafić Orin. To męska wersja Lexi z karnetu bojowego, także w stylu anime. Ta emotka również będzie do kupienia za fodolce. Ciekawostka, jest to emotka z przechodzeniem. Są jeszcze cztery nowe malowania oraz nowy pakiet muzyczny. Dodano również nagrodę FNCS. Będzie można je zgarnąć za darmo za oglądanie FNCS na Twitchu. Pierwsze streamy będą już 4 lutego. Dalej, Jerzyk otrzymał nowy zimowy styl. Tarcza rycerki z 3 sezonu teraz ma dostępne style super poziomu. Nowy styl otrzymał również ten oto skin, który nie wszedł jeszcze do sklepu. Skin koszykarza za to został zaktualizowany o nowy styl brody. Po lewej jest jego nowy wygląd, a po prawej stary. Ciekawa zmiana. Zestaw Travisa Scotta za to został przygotowany na nowy sklep, co oznacza, że kiedyś, niedługo, może wrócić do sklepu. Nie jestem pewien, kiedy zaszła ta zmiana, ale gdy aktywuje się emotkę zdrajcy z założonym zbierakiem sztormowca, to emotka używa modelu zbieraka, zamiast hologramu jak kiedyś. W zakładce Rywalizuj za to już można podejrzeć szczegóły na temat turnieju Podłogotolawa Grefdziego. Odbędzie się on w oddziałach i solo. Kolejno w dniach 14 i 15 stycznia, w godzinach od 18 do 21. Oto jakie miejsca zaliczają się do odbioru nagród w turnieju w oddziałach, a tak za to wygląda w przypadku solo. Teraz uwaga! Nagrody tych turniejów zostały podzielone. Za zajęcie odpowiedniego miejsca w oddziałach otrzymuje się slój i plecak. W turnieju solo za to do wygrania są zbierak i emotka Grefdziego. A tutaj kilka ciekawostek na temat turnieju. Okazało się, że nie będzie zwykłej broni. Do dyspozycji będziemy mieli tylko harpuny, zbieraki oraz mnóstwo materiałów wybuchowych. To będzie nietypowy turniej. I to w sumie na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!